zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry. Dzisiaj jest quiz wyjątkowy, a wyjątkowy jest dlatego, ponieważ po latach długich żeglug, podróży i innych rzeczy wrócił Wojciech Kowalczyk. I Kuba Białek. Dzięki. O, dzięki. Wojtek, tęskniłem. To dobrze. Czy mogę się przytulić? Nie. Dlaczego? Bo jestem podziębiony. Jeszcze nie wiem, co mam. A co możesz mieć? Klimatyzacja. A jak się czujesz? Dobrze, świetnie. Wypoczęty nie jestem, ale... Ty wiesz, nie jechałem wypocząć. Ty wygrałeś ostatnio, jak byłeś. No. Dużo rzeczy wygrałem podczas urlopu, także. Co wygrałeś na przykład? O, dużo. Dobrze się pobawiłem. A, to dobrze, ale żadnej choroby wenerycznej nie wygrałeś. Nie, no gdzie? To dobrze. No też Kuba Białek wrócił, gdzie? Cześć. Cześć. Jest Wojciech Fiela też z nami. Jak tam, Wojtek, się? Bardzo dobrze. Cieszę się, że też mogę mieć takie imię jak Wojciech Kowalczyk, który wrócił. Który wrócił. Który wrócił. I będzie dzisiaj miał łatwiej niż wy. To. A co to będzie? Quiz znowu Wojciech Kowalczyk, życie i czasy, czy co? Quiz nazywa się dzisiaj Festiwal Miłości do Wojciecha Kowalczyka. O. No to ja nie wiem, czy my będziemy w stanie w ciągu tych tam półtorej godziny wypełnić, bo Festiwal Miłości mógłby właściwie, on jest nieskończony, on trwa od momentu urodzin. Widzisz, Kowal, my tyle dla ciebie robimy, a ty nawet Paweł przytulić nie chcesz. Gorzko. Gorzko. Jesteś Jan Mazurek? Dzień dobry. Co tam, Jan? Dobrze. No. Pseudonim Glazura. Pseudonim... Taki gangsterski pseudonim trochę, tak jak Skóra, Łowcy Skór, to jakoś tam Glazura mi się kojarzy. A Łowcy Skór to nie byli gangsterzy, tylko... Tak, kto to był? To zawsze po krzyżanki miałeś kubeczek. Każdy, kto łowi skóry. To widzę minus. Oni podawali ludziom pawulon w karetkę i ci ludzie umierali, i naprawdę. No ale to też takie gangsterskie chwyty są, tak? Czy nie? No nie, no gangsterzy to bardziej... Powiedział Waldemar Pawlak w filmie Nocna Zmiana, jak chcieli, żeby został premierem, panowie, to jest taki gangsterski chwyt. On tak bardziej, panowie. To jest taki gangsterski chwyt. Co ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć to, że dzisiaj partnerem, jak i każdego innego quizu, jest KFC. Ponadto na zwycięzcę czeka kubełek z pysznym jedzeniem i nie jest to kubełek Adam, jak w reklamie kiedyś było. Dobrze? Dobrze. Kubełek to zdrobnienie od imienia Kuba, tak jakieś słyszałem takie sformułowanie, ale to bardzo nie jest prawda. Ale to bardzo rzadko. To jest zdrobnienie od imienia Kubeł. Staropolskie imię. Święty Kubeł. Chciałem powiedzieć, Święty Kubeł. Czekajcie, Kowal chce coś powiedzieć. Morda! A, dobrze, Adam. Nic już nie chcę powiedzieć. No. Módlmy się. To rację ma. Zawsze na mszę, jak jest cisza, to ksiądz mówi, módlmy się. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Dzisiejszy quiz jest taki bardziej bez sensu niż zwykle, mam wrażenie. To dobrze, dobrze się zapowiada. To fajnie, nie? Bo jak ja byłem, to był ogólnie chaos totalny, a teraz jest bez sensu. Tak. A to jak na te dwa poprzednie, w których nie byłem, to były w porządku? Jeden roki zrobił. To były w porządku pewnie. To był bardzo w porządku, a drugi już nie pamiętam.
z Marcinem Burkhardtem, gdzie miniaturka przypominała jakiś, kurczę, nie wiem, zwiastun porno. Nie, ale drugi był bardzo potent, bo to jest jedyna szansa, jedna porno szansa, jest dobre. Jedna szansa w życiu, żebym ja miał kaloryfer na brzuchu na jakimś zdjęciu. Że chyba, że zrobisz sobie na przykład w budowniczym sklepie zdjęcie przy kaloryferze. No tak, tak, ale to musiałbym... Czy w budowniczym sklepie jest dział z kaloryferami? Ale to albo bym się musiał nachylić trochę, no bo te kaloryfery zawsze... W budowlanym sklepie. Budowniczym. Budowniczy to był Bobty. Byłem ostatnio w budowniczym sklepie, muszę wam powiedzieć. Po co? A nie mogę powiedzieć. A dlaczego? No już jak zacząłeś, to skończ. No, ale to jest moja prywatność, co ja kupuję. Paweł stawia dom. Kupił sobie ten śrubokręt. Tak. Zaczął budowę domu z śrubokrętem. I kupił jedną cegłę. Nie. A naczynie żaroodporne kupiłeś, czy nie? Nie, po co? Po co? No, żeby... znając Pawła, to tak. Czymś zalał ścianę i pojechał po farbę, żeby zamalować. Nie, no co ty. On by nie pojechał. Nie, nie, ja bym nie zalał. Jak można ścianę czymś zalać? Trzeba być kompletnie nieodpowiedzialny. Zobaczmy kategorię. Tak by mi trafił. Musimy porozmawiać o Janie Mazurku, bodrości, rybusy, jeden na jeden, ciekawostki z 90minut.pl, miłe słowa o Kowalu, zapomniani bohaterowie Jan Gruber, Czułko. Kim jest Jan Gruber? Kim jest Jan Gruber, właśnie. No, były piłkarz Ekstraklasy, panowie. No. Czyli wybrałeś takiego najmniej znanego. Ale bohaterem. Trzy mecze rozegrał. Bohater. Panowie, no, Jana Grubera nie kojarzyć, to jak w ogóle... nie wiedzieć, kto jest prezydentem Łotwy. Chciałem... Ja, nie wiem. To nic, nic się nie... Ale na Łotwie kiedyś byliśmy. Co jest z tymi turniejami? No nie można tego cały czas robić, Kowal. Ja muszę zmieniać. Moje życie jest ciągłą zmianą. Kategoria miłe słowa o Kowalu jest nie jest de facto kategorią. To jest po prostu jakieś miłe słowa o Kowalu. Możecie sobie wybrać. Ale to wiesz, potem oceniał, czy jest wystarczająco miłe, czy... Nie, przeczytam i to jest wszystko. Co? Po prostu na przykład ktoś mówi, teraz miłe słowo o Kowalu, to pokażemy to, ja to przeczytam i idziemy dalej. Ale to ktoś dostaje, a ktoś dostaje punkty za to? Nie. A. Po prostu to jest miłe słowo o Kowalu. No dobra, ja w sumie kupuję to. Nie rozumiem, ale dobra. To jest taka przerwa, reklamowa, tylko że to jest przerwa na miłość do ciebie. Ekstra. Strzał miłość. Tak. Zaczynasz, ponieważ wygrałeś ostatnio. I jesteś najfajniejszy. A, bo tych... Kowal wyraźnie zaniepokojony tym, co widzi na ekranie. Wojtuś, masz Czułko, dawaj, jedziesz. Ciąg logiczny, muszę zobaczyć, jaki jest. Jaki jest ciąg? A jest? Jest ciąg... Pewnie, że jest. Jest ciąg logiczny? Jest. Dobra. Dziękujemy. Już mogę, tak? Dobra. Tak. Ja już wiem, co może być dalej. Ale powiem... Dobra, czy ta postać jest związana z polską piłką nożną? Tak. Dobrze. Czyli nie jest to Barack Obama. Nie jest to. Dobrze, czy ta postać... Słuchaj, może być. A jak jest Barack Obama z polską piłką nożną? Grał w koszykówkę. Z Dariuszem Jędruskim. A... No, może zna słoninę. A no na pewno, dzwonił, już staraliśmy przed programem. A lubicie jeść słoniny? Od razu po tym, jak Czesław Iwniewicz zrobił sobie zdjęcie z Gabrielem Słoniną. Na pewno zadzwonił. To, wszyscy prezydenci żyjący zadzwonili. Barack Obama powiedział tak. Gabriel, remember, you are Słonina. Pamiętaj, gdzie się urodziłeś, Gabriel. Gabriel. A lubicie jeść słoninę? Tak. Jakieś smażyłem na tym kotleta. Jak to wygląda? Skwarki się robi ze słoniny, tak? Skwareczki się robi. No to do pierożków są... No, bo można kotleta na schabowanie. Są takie rzeczy, które nie wiem, jak wyglądają. Co, skwarki? Nie, słonina. Skwarka to... Nie wiesz, jak wygląda słonina? Nie karmiłeś ptaszków, jak byłeś mały? Nie, bo się nie brzydzę ptaka, mam ornitofobię. A potem po latach ja się dowiedziałem, że to niedobrze. Właśnie na przykład, nie wiem, czy konkretnie słoniną, ale na przykład bardzo popularne jest wśród dzieci, że się chodzi z babcią albo z dziadkiem do parku i się kaczką rzuca chleb, bułkę, czy to niedobre, że one tam jakoś im zator to powoduje. I... A ja kiedyś karmiłem, jeszcze jak nie miałem ornitofobii, łabędzia. To się nabywa. A wtedy była ptasia grypa. Ale... I tak się zaczęła twoja fobia. Tak się zaczęła ptasia grypa. Tak zaczęła się z literaturą. Dobrze. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nie wiem, jak wygląda nabłyszczasz do zmywarki. A płyn do mycia okien, wiesz, jak wygląda? Wiem. A do mycia naczyń też wiesz, jak wygląda? Wiem. Ale nie wiem, jak wygląda burszcz. A, bo byłeś w sklepie, jak to określałeś budowniczy, widziałeś na półce. Tak? Co? Płyn do mycia. Gdzie płyn do mycia naczyń w sklepach budowniczych? Są tam czasami. No gdzie? No są czasami te...
takie segmenty właśnie z takimi rzeczami, wiesz, na przykład mycie postać ten, no, mebli. Słuchać, Sidolux taki jak jest. Jak to się mówi? Słuchać mycie, znakomicie. Czy to jest piłkarz aktualnie grający w Ekstraklasie? Nie. Czy to jest piłkarz kiedykolwiek grający w Ekstraklasie? Tak. O. Które to było? Trzecie czy czwarte? Trzecie, Wojtku. Czy to ty jest... będziesz miał więcej. Nie, no nie będziesz miał. Czy to jest postać, która kiedykolwiek pracowała w Ekstraklasie jako trener? Nie. Głodny jestem. Czy to jest były piłkarz? Tak. To się zjadł. Myślałem, że... Popalnąłeś już tu raz. Nie, ale w Ekstraklasie. Pytałem, czy był były w Ekstraklasie, a teraz już wiem, że w ogóle były. Więc... Wiesz, mógłby być na przykład Robert Lewandowski. Czy to jest postać, która, że tak powiem, jest częścią szeroko pojętego mainstreamu telewizyjnego, czyli pracuje jako ekspert gdzieś tam? Nie. Nie. Wypowiada się? Nic. Nie, znaczy czasem nie. Się wypowiada, ale to jest taki ekspert. Znaczy, kiedyś częściej. Kiedyś był. Kiedyś częściej. No. Kiedyś częściej. No, no, no to, to. Dobra, czy to jest człowiek, który w reprezentacji Polski ma jakiś występ? Tak. I teraz już musisz rzucać. Odpowiadać. Powodzonka. Zawęziłeś to grono do 17 osób. Jest 17 takich osób. To tak optymistycznie. Mirosław Szczesiak. Nie. Jest to Jacek Bednarz. Ale ten kierunek legijny był jak najbardziej słuszny w tej odpowiedzi. Moim zdaniem w czułku następnym będzie jakiś bardzo słaby piłkarz i ciągle gdzieś będzie taki, że to jest dekarz. Albo Bartosz Bednosz. Albo Cieślarz, jak może być. Tak. Cieślarz? Cieśla się mówi, nie Cieślarz. Tak, tak. Janek. Dobra, no Janek. Kuwal wyznacza dla mnie. No Janek jak mówi, że Cieśla, to niech sprawdzi. Czułko? Tak, bo Kuba bym powiedział, że już wie, o co chodzi, to nie da mu. Bo... Kuba traci punkt, panie realizatorze. Czemu? Przepraszam, Wojtek Pyla traci punkt. Dawajcie no. Punkt już, no. Dziękuję. Wyznaczasz, że... Zmieniłeś prowadzącego. Gdzie jest Roki? Po tym sklepie budowlanym. Chyba tam za farbie, przy tej farbie za długo. Przy klejach. Nie wiedziałem pomalować, to się namuchał. Nie, zaraz powiem, że kleju też nie ma. Czy jestem piłkarzem, który budowniczym jest tylko budowla? Piłkę poza Polską. Nie. Czy co? Czekaj, jakie było? Czy jestem piłkarzem, który gra w piłkę poza Polską? Myślałem, że gra teraz, tak? Czy Ślewicz, To nie jest. Czy moje nazwisko jest związane z jakimś staropolskim zawodem? Tak. No, czy staropolskim? Czy staropolskim? No, zawodem, zawodem. No, tak, zawodem. No, bo Bednarzy już w sumie nie ma zbyt wielu. No. Jak to nie? A czym zajmuje Bednarz? Robi beczki, no to wiem. No, a beczki nie są potrzebne? Hopie. No to jest taki Janek popyt. Chciał zaimponować, wiedzą, jest co taki robi na beczki. A jak my kręcimy beczki na YouTubie, to jesteśmy bednarzami? Bednarzami polskiego lotu. Ty jesteś bez bekiem na tym. To prawda. Czy obiektywnie jakbyś ocenił, czy znam tą postać? Tak, czy mogę znać? Z średnią wiedzą o piłce nożnej. Tak. Tak, okej. Okay. Chłopie, ty każdego znasz. No to jest ciekawe pytanie do Czułka. Czy znam tą postać? Czy mam tę postać w książce kontaktów? Czy znam tę postać? Uwaga, Wojtek chciał coś powiedzieć. Czy piłem z nim piwo. Ty Wojtek? Nie, no bo mówię Janek, nie? Tak. Janek kiedyś tylko... A ty Wojtek pijesz z nim piwo? Nie. Janek kiedyś tylko na stadionie w Lublinie z Anitą Werner stoczył wyścig pod batonikiem. No. Czwarte pytanie. Tak. Czy po karierze, po zakończonej karierze piłkarskiej, którą zakończyłem, pracuję w jakimś klubie? No coś takiego, no. No w akademii, no. W klubie, no kurwa. No. Z język.
Apeluję o czystość języka. Dzieci to oglądają. Nawet tak i tyle. No. Tak. Lepiej, żeby nie oglądały. Bo... Dlaczego? Nie deprawujmy. Jak już na nas nie ma szans, to po co nowe pokolenie deprawować, żeby potem... W akademii pracuję? Chodziła do sklepu budowniczego. Czy... I to powiedziałeś mu. Czy moje... Mam dwa typy, ale to w ogóle mi nie pasuje do tego zawodu. No ale dobra, to już zapytam. Czy w moim nazwisku jest jakiś produkt spożywczy? Nie. No nie, przecież ci powiedziałem, że... Produkt spożywczy. Produkt, tak. Nie, bo myślałem albo o rogalskim, albo o śledziu, no jak w akademii, no. O jajku. Janusz Jajko. Jak Marcin Malinowski mówi na jajku. No już jest ile? Było 5 czy 6? 5? Czy jestem piłkarzem, który kiedyś grał w Legii? Tak. 6. Czy... siedzę przy tym stole? Dobre. Dobre. Czy co? Dobre. Dobrze kwilisz. Dobrze kwili. Ale... Nie. Ale nie. Dobrze kwilisz. A wiecie, jak Marcin Malinowski mówi na jajko? Już było 7. No to jest, muszę strzelać, wiem. Mm-hmm. Tak, wiesz? Nie. Jajko. A czy... No dobra. Nie ma co gadać. Nie wiem, Kowalczuk? Nie, nie wiem, czy cię nie oszukaliśmy, bo jednak, ale chociaż się nie przyznał, bo może siedzi przy tym stole. Malarz. No, malarz, no tak. Okay. Myślałem o tym z Hanoveru, no tak, ale on nie jest w akademii. Po tym, jak nawrócił. Bednarz, malarz. Mhm. Okej. Okay. No i co teraz? Nie wiem. Daj co innego. Dlaczego? Ja muszę to wyczerpać, bo za chwilę się z tym zdarza. Daj co innego dla dynamiki programu. Dobra, Kuba, teraz ty weź to czułko. Dobrze. Może nie odpowiesz, to... O. No, powiem ci, że to jest tak trochę... No już. Już? Mhm. No, to jest tak, to powiem ci, tak... No nie, no ty nie ma szansy. Tak. Znaczy, nie ma szans. Może, nie, Kuba, nie, ma... Może, nie, może Kuba tak, ale... To idę za tropami Janka, tak pro forma. Czy mogę go znać? Znam go. Nie, czy nazwisko tej postaci nawiązuje do zawodu cieśli? Czy nazwisko tej postaci nawiązuje do zawodu kowala? Czekaj, czekaj, do tego pierwszego. Muszę sprawdzić. No w tym pierwszym to jest związane po prostu. No właśnie. No. Ale nie bezpośrednio. Jezus. Nie bezpośrednio, no. No nie, tak trochę, trochę tak. Pierwsze pytanie. Okej. Okay. A drugie jakie było? Czy z kowalem coś masz? To nie. Ale to poczekaj. Jakbyś mi wcześniej dał odpowiedź na to pierwsze, to nie zadał tego. To się nie jest sprawiedliwe. No ale to jest bez sensu. No dobrze, o co dobrze. Miałbym pytać? Masz drugie pytanie teraz. Dziękuję. Czyli trochę się cieszę. Ale się trochę nie. Rozbisurmaniłeś w tych Stanach. Cieszę. Tutaj, nie? Roszczeniowy się zrobił, zobaczył trochę wielkiego świata. Tak. Już ci stawiam tutaj. Już koledzy z Jędrzejowa skasowani. To jest prawda. Albo z Gdyni. Cieśla. Albo z Ząbek. Gdyni powiem Ząbka. No miałeś kiedyś być na Szczytynie, pamiętasz? Na Szlabanie. No, mieliśmy ich patrzeć na Szlaban. No. Specjalnie odwołałeś. Sami mi odwołali. No, ale pewnie tam maczałeś ten pelt. Czy jestem piłkarzem? Tak. Czy swoją karierę prowadzę bądź prowadziłem w ligach ogólnie przyjętych za egzotyczne? Nie. Co wy z tym Cieślewiczem? W którą stronę mam gminić jak ten? Trochę cieśle, trochę nie cieśle. No czym się zajmuje cieśle? Jest Jezusem. Gabriel Jezus. Tak. Czy gram obecnie w Ekstraklasie? Tak. Ale idzie. Czwarte? Czwarte. Będzie rzucał za trzy. Nie, co ty? O cholera. Czy jestem Polakiem? Tak. To pytanie. Zadaję sobie Gabriel Słodzina. Aha. Czy jestem Polakiem? Tak. Przed lustrem codziennie wieczorem.
Am I Polish boy? Yeah. Yeah. Czy gram w Legii? Yeah. Czyli kolega radowy Wojtka Pieli, Ciepiela. No nie, niestety, odpada. Niestety. A co by było takie trochę cieśle? Trochę nie. No takie to właśnie trochę cieśle. Musi być jakimś innym zawodem związane. Z jakąś aktywnością taką budowniczą. Przykład. Ja byłem ostatnio w budowniczym. To już wiemy. Nie zostało ci co? Nadal nie wiemy dlaczego, bo to jest jakaś twoja głęboko ukryta prywatna sprawa. Ostatnie pytanko ci zostało. Czy gram w Wiśle Płock? Nie. No to już 14 klubów ekstraklasy ci tylko zostało do przelecenia. A nawet 16. Przepraszam, 16. A już musisz rzucać. Mogę to ujawnić, co kupiłem. Ale na koniec. Mhm. Masz rzucać już. Mhm. Jak nie odpowie, myślałem, żeby sobie wziąć. A nie wiem, co. Ale muszę jeszcze raz jechać, ale teraz do Ogrodniczego chcę jechać. I co ty tam, a ogród chcesz zakładać, czy co? Nie, muszę sobie kupić, wiesz co, leżak. A pozycz ten leżak. Bo już się ciepło zrobiło. Na balkonie będziesz siedział? Na balkonie będę leżał. Masz kawałek placu, to... Opie. Ognisko u niego... Ty się zastanów. Raz ognisko u niego zapalił. Na balkonie, tak? Popielniczka się zajrała. Straż prawda przyjechała. Z tym wężem takim długim. Sam gasił. Dzisiaj, Kuba. Wiem, wiem. Myślę. I taki stoliczek chcę kupić. O, to na kawę by przychodził. Pod browara, co tam? Zachowajmy pozory. Ja nie piję alkoholu. Kiedyś przyszedłem wyskić do Pawła. Tak, słyszałem ostatnio. Jakieś szedłem do Pawła na Ligę Mistrzów, i że była w tygodniu, Paweł powiedział, że w tygodniu nie pije i normalnie jest zerowy. Tak. No, tak zerowe piwo jest bardzo dobre. Jak chcecie schudnąć. Kuba, co ty robisz tam? Nie musisz już wracać ze Stanów, już jesteś. Dobra, strzelam, nie wiem. Dytlega. Michał Nalepa. Nie. Paweł Stolarski. A, no właśnie. Czyli cieśle, ale nie cieśle. Dobra. Dobra, dawaj to czułko dla tego. Dla Wojtka jeszcze raz. No, ale ty jesteś mędą. Da ja. Ale jesteś wredny. Cofamy tydzień miłości. Dzień miłości. Hoja. Już? Tak. Masz taką kategorię, czułko się wyczerpało. Czy jestem piłkarzem, który grał kiedyś w Tottenhamie? Nie. To Grzegorz Rasiak odpada. czy to jest postać znana z polską piłką? Nie. W ogóle. W ogóle. Trzecie pytanie. W ogóle. W ogóle. Czyli to nie jest Jerzy Puzek, bo trochę jest związany. Dobra. Czy jestem Polakiem? Tak. Z takim... Naprawdę Polakiem. Stuprocentowym naprawdę Polakiem. W ogóle gdzie indziej bym szedł w tym. Ty jaki kozak jesteś, bo... No bo to taki ciąg logiczny. Bez sensu. Bardzo dobry ciąg logiczny. Tak? Nasłucha mnie. Mhm. Był bednarz, był malarz, stolarski. Stolarz? Jakiś zawód. No i ja tak też szedłem. Ale coś mi się wydaje, że chyba niekoniecznie, kurwa, jest związane z prawdą. Czy, to nie wiem, to się pobawimy, coś nie wiem, głupiego powiem. Czy to jest postać związana z polską polityką? Nie. Czy to jest postać związana z polskim show biznesem? Nie. Czy to jest postać związana z polskim kościołem? Nie. Cześć. Czy z czym ona jest związana? Jakie są inne dziedziny życia? Sport, piłka nożna, nie. Polityka, nie. Nie powiedziałem, że sport, nie. Sport, tak. A tego nie było. No i show biznes też w sumie trochę, nie? Ale dobra, to inaczej. Czy to jest postać, która ma w swoim dorobku medal Igrzysk Olimpijskich? Tak. O. No to lecimy teraz. Antwerpia, Paryż. No i musisz szaleć już. A już jesteś blisko. Adam Małysz. Brawo. Tak jest!
Co trafi? Dekarzu kończ karierę. Tak jest. Bednarz, malarz, stolarz, dekarz. Taki był ciąg. No tak, już teraz tak. Plus jeden Wojtek Piela i wyznaczasz. Czyli jednak ja przywracam tydzień miłości dla Kowala. Widzisz, jak ci jeszcze Małysza po ciebie, tak, po twoje skoki, jak ci tak, tak przywracam. Wystawiłem ci na batalii. Możesz wziąć miłe słowo o Kowalu. Miłe słowo o Kowalu. Tak. Miłe słowo o Kowalu. No to ma być. O, chyba zabrakło. Wojtek jest super. No i to... To o nim też może być. Ale to jest o Kowalu. Ale... I mnie się zgadza. Tak, to tyle. Dobra. Każdy Wojtek jest super. Tak. I co? Dalej, dobra. Kurde, dawno nie było tej kategorii i chętnie podkręcę i podpalę w tym kotle. Jeden na jeden z Janem Mazurkiem. Jeden na jeden z Janem Mazurkiem. Jak wyczuł szansę swoją. Pojedynek na słowa po francusku. A mogą być, nie wiem, nazwa miast, piłkarze. Nie. Dobra, kto zaczyna? Ty. Oui. Je t'aime. Żurek. Omlet. Ale to może jest omlet przecież, no tak. Tak było w Dexterze. Weź w Google tłumaczu, sprawdź, czy tak się to wymawia. Omlette. Nie. Moim zdaniem, O-M-L-E-T-T. Bo było w Dexterze? Czy nie mów, co było, bo tam jest kolejne słowo. Omlet. Omelet. No to jest no, no. Nie wymagajmy perfekcyjnej wymowy, no przecież nikt nie zna francuskiego. Je suis. Co to znaczy? Ja jestem. Się nazywam, tak jestem, tak jestem. W homasz. To było omelet di homasz. Smoku powinien być sędzią. Smoku się teraz żegna prawą nogą. Z lewe ucho. Tak, tak, to zawsze mówię. No. Je m'appelle? Je m'appelle. Co to znaczy? No weź, sprawdź. To są może bo tak. Jak mam pisać, że m'appelle? No takie, tak, jeszcze wydaje mi się, że to jest szersza forma przywitania. Nie przywitania, tylko przestawienia się. Ale miały być słowa, a nie całe te. No to może na przykład to rozbić. No to chyba nie wiem jak, no ale dobra. Nie, no dobra, mogę jakieś słowa. No. Nie ma będzie. No. Janek Mazurek tańczy na cienki. Było oui, to nie, powiedz. No tam to też nie jest takie oczywiste chyba. Nie no, to może wyjść źle. Nie no, coś zaraz wymyślimy, no to na luzie. Jakie słowo pochodzi z języka francuskiego? Mbappé. 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 A kim będę? No, możesz wymienić ich kluby francuskie. Nie, spokojnie. A się podobno nie, zabronił. Tak to wiadomo. Taki to jest prowadzący dla ludzi. Jean Mazurek perce jeu télévisé. Ja, sure. Co ty, to smoka jakiś telefon? Balun. Balun. O. Poloń. No co, Polska to jest dobre po francusku. No to nie, no to... co się znajdzie jeszcze teraz? Jean Mazurek est un gars sympa. Jean Mazurek. Jean. Par przez dwa A. Co? P-A-A-R. I sprawdź, co to znaczy. Ale w Google tłumacz. Nie ma tego słowa. No to nie. To jest... I co? I wygrałem? Afrykanerku. Co, wygrałem jeszcze jedną ma pomyłkę. Jedną pomyłkę. Jedną pomyłkę, tak? Po afrykanersku, tak? Tak, bo był pojedynek na słowa po afrykanersku. Bardzo zapamiętam. A kto wie? L apostrof
impro i... Czekaj. Muszę się chyba wycofać z tego. Zbyt długie słowo. O! La petite. Petit, wpisz petit. To taki piłkarz. Nie, nie, też jest... jest... Dobrze, mały to znaczy. Dobra. Ale weźmy... No to Tour. No jak masz Tour de Pologne, Tour de France, tak? No wyścig chyba, tak? Czy coś takiego? Co weźmy, co? No to France, no. Muszę to uznać. Co to France. A, brawo. Maison. Maison, chyba to jest świat. Coś takiego. Maison, maison. Mówisz, że to świat, tak? Znaczy nie wiem, nie jestem pewien, ale wiem, że jest takie słowo. Jakie? M-A-I-S-O-N. Dom. A, no ale no jest świat, słowo. Dom. No to sobie dowiesz, bo... No ale dobra, to trafiłem. Libertion. Czyli wolność, tam jakiś spokój, czy tam. Łapią flow, łapią flow. Alemani? Niemcy? Czy ja będą, będą to ramicy. Ale co? Ale magne. Ale magne. Dobrze. La Mondi. Co? La Mondi. Co to znaczy? Właśnie. Świat chyba, świat chyba. La Mondi? Dobrze. D apostrof o R. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Złoty. No. O Jezus Maria, z Wojtkiem Pielosz niestety nie da wygrać takiej gry. Kończę już te słowa powoli. To będzie ryzykowne, a to wydaje mi się, że gazeta po francusku jest podobnie jak po włosku, czyli gazette. Dobrze. Kurde. Wojtek, możesz iść tym tropem. Merci. Pardon. Ja właśnie tam, grzecznościowe. Buku. Co? No merci, yes, buku yes. To jest dziwne tak, bardzo. Tak, tak, no. Rozbiłem, wie. Taktyk. Taktycznie. Kłopoty, kłopoty Janka. Alez. Yes. Leble. Przypomnijcie sobie Pawła, który ogląda gola Ligi Francuskiej. A bo to miałeś na celu, że my to powiemy, tak? W końcu, czy nie? No bo nie, no bo nie. Madame. Exceptionnel. Mademoiselle. Ekstra. Czy mogę kartkę papieru? Bo chcę sobie coś zapisać na kartce. Nie. Paweł. Nie. A ja będziesz chciał, żebym przyszedł na quiz, tak za to coś zrobię. Nie, ci odpiszę. Wyjątkowy. Kartka papieru poprosimy dla Janka. Nie, żartuję, ale powiedziałeś tak? Wyjątkowy, tak? Nie, to powiedział komputer. Okay. Exceptionnel. No nie wiem. Jakaś czarna dziura w głowie. Nie wiem. To wpisz, może to jest stopa, tak jak po angielsku, foot, foot, no coś mi się tak kojarzy. Nie. No dobra, to mam jedną pomyłkę. Piedy. Pierwsza utrata rodziny Piela. Bum! Jak w pawilionie. Bum! Przeciwnicy się doradzają. Stady. Stadion. Epok. Czyli epoka, tak? Tak jest.
Dobrze. Powiedzmy. Co robisz, Wojtek? Zastanawiam się. Nie ty. A? Prawda, jak co ten jest. But po angielsku spisałeś? Nie, to mi kup. Co? Całpę, kup. Tak. Belle époque, czyli piękna epoka. To samo Belle wystarczy. No tak, tak. Tylko dookreślam, co chcę powiedzieć. Niki But. Exceptionnel. Węgórków. 10 sekund. No trochę tutaj posiedzieli nad tym francuskim, jak na lekcji normalnie. W szkole. Nie miałem francuskiego szkoły. Pięć. Oni też nie, bo by się zamiatali, nie? Trzy. Dwa. Jeden. I wygrywa Jan Mazurek. Jan Mazurek. Plus dwa. Wybacie chwila minus jeden. I ten But to jest gol, czy nie? Coś mi się tak kojarzy, ale nie. Tak. Le But. Jeszcze można powiedzieć magnifique. But. Można, bo Alexa wsiadali jest lepszy. L'équipe. Czyli nie ma własnej jazdy. Trzeba, że to coś znaczy. Ekipa. A, ekipa. No dobrze, no to Janek. Zobaczmy klasyfikację. Tak to wygląda. Tam będzie też język niemiecki, ewentualnie chiński. Chiński mógłby być. Chiński to Andrzeja Stajla trzeba dzwonić. Jan, Franciuzek, wyznacza. Tak, no i zaryzykuję na siebie kategorię. Musimy porozmawiać o Janie Mazurku. Mam nadzieję, że będę wiedział. A dzwoniłeś też do kogoś, żeby się zapytać, w jakim szpitalu się Janek Mazurek urodził, to jak do Kowalacz? Do Gazurka. Panie Marku, bardzo zaniepokoił mnie pana list. Podziwiałem mlecze z pana ogrodu, a to zdobycz z mojego ogródka. Gdzie znalazł mlecze Jan Mazurek? W Podrywnickim Kolejowie, niedaleko Garwolina, u cioci Stasi, na działce w Zielonce. W Podrywnickim Kolejowie. Tak jest! Tak jest. Opowiedz historię tego mlecza. Nie pamiętam tej historii, to było późno w nocy. Ale ktoś, nie, jakiś facet napisał po prostu komentarz pod... była, nie wiem, jakiś reportaż o wojnie na Ukrainie i że zburzyli całe jakieś miasto, czy Sewastopol, czy jakieś inne, i on napisał komentarz pod stroną tygodnika powszechnego, że a co to za tragedia, u mnie wybudowali jakąś drogę żwirową i mi wszystkie mlecze powybijali. I właśnie tak podpisałem, no, takim właśnie smaczkiem. A to prawda? Że co? Że to prawda? Tak. Okay. Prawdziwa tragedia. Tak jest. Prawdziwa prawda. Rybusy. No, uwaga, mądrości Pawła Pażura teraz. Jan Łoś. Tak. No, a Rokita teraz trochę już inaczej wygląda niż wtedy, ale... Plus jest, Maria Rokita teraz taką... wygląda... jak on będzie w rybucie, jak Wacy pierwszy rygnął Gandalf. Jak Gandalf. Dobra. No to poproszę mądrości dla Kuby Białka. Nie mam zbyt wiele wspólnego z tą kategorią. A to się zaraz przekonamy. Bardzo chcieliśmy grać u siebie, bo gra u siebie ma ten atut, że się gra u siebie. Powiedział kiedyś Dariusz Rzeźniczek. Wymień jeden klub, w którym grał. To jakaś nieudana kopia Jakuba Rzeźniczka, czy o co chodzi? Oj, tam od razu nieudana. No, widziałeś jakiś pecz pana Dariusza? Może Dariusz, po prostu ktoś nie zauważył kiedyś. Może, wiele z takich talentów. Nie no, nie znam totalnie tej postaci. Myślę, że nie znaczyła zbyt wiele w polskiej piłce. Więc powiem, nie wiem, Polonia Bytom. A to mnie to jakiś klub, który nie mógł grać u siebie, grali wszystko na wyjeździe. I był taki ten... Raków Częstochowa? Spójnia Osiek, Zimnoduł, Zawada, Śląsk, Świętochłowice, Stal Słowa Wola, KS Myszków, GKS Bełchatów, GKS Katowice, Ruch Radzionków, Śląsk Wrocław. Dwa mecze udało się w reprezentacji Polski. A to w jakim latach? Słusznie minionych. 96-97. Wow. Kowal to nie będę, Dariusz Rzeźniczka? W kadrze razem graliście. Może jakiś Puchar Tajlandii czy coś takiego? Nie, no, może to nie o tą reprezentację chodzi. Sprawdź. Dobra. Mocnik, tak, Kowal. To ja wyznaczam dalej, wyznaczam... Może nie słowo Kowal. Ja już jedno dzisiaj dałem, już bez przesady. Ciekawostki, 90 minut na Kowala. Może będzie znowu. Te obliczenia pewnie. Czyim szwagrem jest Marcin Kuś? Rafała Szweda, Marka Anglika,
Tomasza Niemca, Jana Polaka. Marek Anglik. Anglik do odpowiedzi. Z niemieckiego. Okay, z francuskiego. Z francuskiego, jakby Janek Mazurek przyszedł, to same rzut. Szwagrem. To prawda. No nie, no bo wiesz, tak naprawdę muszę sobie tak, czy znam Tomasza Niemca? Któż nie, któż nie zna Tomasza Niemca? Marek Anglik? No to. Marek Anglik. No tak, Marek Wąglik. Ja nie wiem, czy w ogóle... Marka Anglika jest też, nie? On był w Anglii. No dobrze, Ade. Marcin Kuś. Tak naprawdę nie znam żadnego z tych, co tutaj widzę. Albo nie kojarzę, albo zapomniałem, ale... Szwagr. Czekaj, tak. Dobrze kojarzę to aktorka Ola Szwed, tak była? Czy jest? No, to Rafał Szwed. Znowu, to walny tak. Bum. Dobrze. W ogóle nie wiem czemu. Znaczy tak. No, po prostu skojarzyłem z tą. A Marek Anglik istnieje, Paweł, czy nie? Nie wiem. Marek Anglik? Nie, no, ja nie wiem. Istnieje na pewno Marek Wąglik. Ale to nie tutaj. Wyznaczasz. Dobra, sprawdźmy. Janek, zdesz się z tym Janem Gruberem. Boję. Pewnie. Jan Gruber. Co tutaj Paweł? Kimkolwiek co tu Paweł wyczytał o tym ananasie? W którym polskim klubie grał Jan Gruber? Od tego w ogóle trzeba zacząć. Daj. Czyli nie był Polakiem. Jan Gruber. Czemu? No jak, no może był, ale może przyjechał. Polacy nie grają w polskich klubach? Przepraszam. Nie grał. Czy Jezus, nie był Polakiem. Nie jest Polakiem. Nie jest Polakiem. Aha. No dobrze, no to tam nie ma pytania, chodzi o klub. Jeszcze grają. Jeszcze, ale niestety postępująca globalizacja. Postępujące sprowadzanie szrotu. Czy grał, jak już byłem świadomy w miarę? No sobie za pytania dajesz. Czułko. Czym zdał go? Ty to dzisiaj nie jesteś świadomy. Jan Gruber, no nie będę długo, nie będę przedłużał w nieskończoność. Arka Gdynia. Nie. A mogę spróbować? Pod Beskidzie? Górnik bliżej. Górnik Zabrze? Bliżej, blisko. Polonia Bytom? Blisko. Ruchorzów. Odra Wodzisław Śląski. O! 7 spotkań. Legend. W sezonie 08-09. Tego wieku już? Tak. To szok, że nie pamiętamy. Nie no, to ja już się wtedy interesowałem, coś intensywnie. Zero bramek. Po mistrzostwach Europy w Austrii. Człowieku. To był przełomowy. A skąd? Kto skąd? No jak nie Polak, to skąd? A może mogę powiedzieć? Pytanie jeszcze może będzie o to. No wie. Aha. Nie mogę jeszcze powiedzieć. A no tak. Bo... Wyznacza? Kowal dalej. Kowal. Ciekawostki dla Kuby. 90minut.pl. Adam Dźwigała jest siostrzeńcem ojca żony Michała Janoty. Bratankiem ojca żony Michała Janoty. Synem ojca żony Michała Janoty. Kuzynem żony ojca Michała Janoty. Michałem Janoty. Po krótkiej, acz intensywnej refleksji odrzucam odpowiedź E. Na pewno nie E. To myśl? Co ty? Ostatecznie i definitywnie. Tak, co tu jest? Kuzynem żony... Jezu, jak ja za to... Przynieś tę kartkę. Faktycznie roztrysować. Siostrzeńcem ojca z żony Michała Janoty. Siostrzeńcem ojca. Czyli Michał Janota ma żonę. Bratanek ojca. Ona ma ojca. I on ma siostrzeńca. I czy to jest Adam Dźwigała? Wiem. Moim zdaniem odpowiedź B.
która się nie deklinuje, po prostu skopiowałeś Ctrl C, Ctrl V, a resztę sobie wymyśliłeś i napisałeś poprawnie po polsku, bo powinno być bratankiem. Kurde! Mind games, mind games. Ja lubię takie... Skopiowałem, bo mi się pomylił. No właśnie, także od razu mi się rzuciło w oczy. Tak, ona była odpowiedź na inteligencję. Tak, tak, tak. Nie trzeba było się zastanawiać. A nie na wiedzę. Ja odpowiem Kowalowi. Kowal, moim zdaniem musimy rozmawiać o Janie Mazurku. Musimy. Co właściwie jest? Podłączę się trochę do tematu. W zeszłym roku łapałem pstrągi we francuskich Alpach nad rzeką Larw, których do dzisiaj nie jestem do końca pewien. Specjalista Pierre przy sprzedaży zezwolenia mówił, że w rzece dominuje brown trout, czyli klasyczny mi znany potokowiec, ale trochę barwy mi nie pasują. Larw ma charakterystyczny... Ja to wiem. Jest bardzo mętna. To i mimetyzm u ryb może trochę się różnić. Nie mam za dużo doświadczenia w rozróżnianiu łososiowatych, ponieważ w moich lokalnych wodach ich nie ma. Może pan mógłby udzielić jakiejś fachowej odpowiedzi na moją zagwozdkę z rybką. Zagwozdka z rybką. Jaki kolor ma larw? Niebieski, seledynowy, turkusowy, błękitny, fromaż. Ma charakterystyczny fromaż kolor. A jest podpowiedź, bo tam widzę. I tak widzę fistaszka i teraz tylko patrzę, co to jest. Czy a, to jest końcu... Łatwo. Ale poczekaj, bo to może fistaszka. Może być B, może być czwarte B. Tam jest czwarte, czy raczej L, trzecie. Paweł, to weź się przygotuj na przyszłość. Tak, to tylko teraz muszę... Mój wzrok też szybciej. Spójrzmy, jak to mogłoby być u... Janek, czy to się naprawdę wydarzyło? U... Część. Mówiłeś ryby nad rzeką Larw? Nie, ale wiem, jaki jest kolor tam. No to mnie się też tak chyba... Ty napisałeś, że łapałeś pstrągi. No tak, musiałem się podłączyć po tych, wiesz, forum fanatyków tego, wiesz, zupełnie innych historii. Znaczy, wymyśliłeś sobie, że... Znaczy, no, dodałem historię, tak, no. Dobrze. Specjalista Pierre. Widzę, że dobrze kolorizowałeś. Nie otrzymałem odpowiedzi od Artura Plazyka, żeby nie było. No ale seledynowy mi tam się nie ma, nie bardzo mieści między charakterystyczny a kolor, jak patrzę na te literki u góry i u dołu, czyli nie powinno być wszystko ten, czyli za długi. Czy to będzie trzecia? Jaki kolor ma larw, gdzie Jan Mazurek łowił pstrągi typu brown trout. Gdzie dominuje brown trout? Janek, czym jest mimetyzm u ryb? Kolorystyka. Mhm. Dobrze. Zrobiłem tego screena z 3 miesiące temu. Zbierałeś materiały. A gdzie to było? Na Facebooku. Na Facebooku, no. A to wiem, ale jakiś, nie wiem... Nie wiem, tak grupa, wyskakuje, patrzę, co to pierdoli. Jakaś strona fanatyków wędkarstwa. Potem by jeszcze było o tym mleczu, to mówię, no to już jest na kategorię. Kowal, dobrze myślisz. Najbardziej mi pasowałby ten seledynowy, chyba z powodu tylko, że... Bo to jest jakby dla mnie to trzecie, ta literka to jest ta z tym wystająca. A nie. Chyba, że tu jest tak zmieszczone. Tam chyba, nie wiem, czy dobrze widzę. Czy też widzę fistaszka minimalnego nad pierwszą? Mhm. To po prostu w takim razie turkusowy. Tak jest. Brawo. Dobrze. Widzisz. Drugi raz się pan złapał, musiał okulary za coś nosić, bo... No troszkę trzeba było podpowiedzieć. Kowal się zna na rzeczy pewnie. No nie, właśnie jeszcze mi tam ten wyskoczył na samym końcu. No. Wyznaczasz. Może miłe słowa o Kowal. Nie, no dajmy teraz może... Wojtek siedzi często z tym, z ciekawostkami z 90 minut. No zasypiam. Czyim zięciem jest Sebastian Piechota? Tadeusza Sochy, Edwarda Sochy, Stanisława Ogłazy, Andrzeja Zgutczyńskiego, Jana Englerta. No Wojtek, to Jana Englerta to pewnie całą rodzinę zna.
tak znałem, czy nie strzelić. Bo Tadeusza Sochy pewnie nie. To jest jeszcze dosyć młody człowiek. Jeszcze chyba nie ma zięcia. Dobra, odpowiedź D, Andrzeja Zgudrzyńskiego. Źle. Jest zięciem Edwarda Sochy, szwagrem Bartłomieja Sochy i szwagrem Michała Chałubińskiego. Jak mogłem zapomnieć? Jest mi bardzo głupio. Przepraszam pana Sebastiana. Kowal. Piechotę. Piechotę. Janek. Tak jest. A nie, poczekaj, ty Janek miałeś? To może Kuba. Zapomniani bohaterowie. Jan Gruber. No, wiem wszystko o tej postaci. Siedem spotkań tylko. Każdy z nich to Jan Gruber, ale który to Jan Gruber piłka? Co jest? Jesteś Jan Gruber. Pisałeś i wyskoczyło ci 4 tak. Czy więcej? Więcej, jest bardzo dużo Janów Gruberów. Dobra, ten pierwszy, tam jest zielony kolor, to może być murawa, a z tyłu jakaś trybuna. Ale to może być też na przykład. Za tym drugim to też. To może być rzeka. To może być, a może to być rugbista też. Za, bo, do, do, tak, tak. A za ten drugim też jest zielone. To jest rzeka larw. Ten drugi to nie jak pikasz. Ale murawa. Nie, to jest żywopłot, cover. To jest rzeka larw. Trzeci, trzeci to muszę być sobie piłkarzy. Czwarty to też jakby na hali, ale czwarty to mnie takiego strażaka bardziej wygląda. Taki poczciwy, fajny gość. Ale mógł być taki serial, strażak Jan Gruber. Dobra, daję w kolejnym odcinku, Jan Gruber. Daję tego pierwszego u góry od lewej. Dobrze, to jest Jan Gruber. Właśnie, ten stadion. To jest na stadionie Odry Wodzisław? Nie mam pojęcia. Bardzo możliwe, chociaż nie pamiętam już, jaki tam był kolor. A kim jest ta reszta? Czy mówili, wiesz o tym, czy nie? Pewnie jacyś nie. Randomowi Jani Gruber. Janów Gruberów jest jak psów. Wyznaczam. Wyznaczam. Ale możemy zobaczyć klasyfikację? Kowal, chcesz zobaczyć? To możemy, proszę. Dobra, to na Janka coś wyznaczymy. Cały czas 10. Na Janka damy mądrości. Mądrości. Janek już udowodnił w tej kategorii, że jest mądry, patrząc na wpisy. A to na państwa ekranach bracia bliźniacy Frank i Ronald Deburowie, z których większość gra w Barcelonie. Z jakiego komentatora to cytat? Coś mi się kojarzy. Jacek Banasikowski. Szpakowski, nie wiem. Może Laskowski. Sorry. Nie kopię, co? Sorry. Może, przepraszam. Może Wołek. Ale nie, no Laskowski pewnie. Z których większość gra w Barcelonie. Żart polega na tym, że jak dwóch jest, to nie może być większości. Tak jest. Może Durda? Jakby było trzech, to owszem. Może kto? Durda, Edward. Ale nie. Może Jan Gruber. Tam będzie strzelał teraz. Odpowiadaj! Jan Gruber. Jan Gruber. A co robi Jan Gruber? Dobra, nie ma co, Szpakowski. Dobrze! No. Przyjmujesz pałę? Przyjmuję pałę. Rybusy. Jan Gruber. Jan Gruber! Czyli Jan Egler jednak się pojawił. Tak. No dobrze, dobrze, dobrze. Wspaniale. Bardzo mi przyjemnie, to skoro jesteśmy w takim momencie, to zacznę inaczej. Najpierw proszę miłe słowo o Kowalu. Mhm. Wojtek to super gość. Tak, i tak zanęciłem, żeby było miło, a teraz Jan Gruber dla Wojtka, proszę. Podpuścić skarę. To może będzie ten przynależność, tak? Nie wiem, co będzie, ale będzie śpieszniej na pewno. Czyli w jakim kraju, albo z jakiego kraju? Będę się długo, nie będę... Oczekaj, Odra Wodzisław. Znaczy najprościej by było powiedzieć z nazwiska... Niemiec, Austriak. Jan Gruber!
Hanoweru. Z Niemiec. Akurat na Śląsk to mógł wpaść taki. Co on tam, mówiłeś o dziewiątym. Czyżby go zaraz po mistrzostwach w Austrii? Może gram na Euro, nie wiem. Przypomnij sobie, ty powiesz, nie było jakiegoś Jana Grubera tam gdzieś w Austrii albo w Niemczech? To też może być Słowek jakiś, nie wiesz? No też może być. Jany! Ich bin Jan Gruber! Dobra, Austriak, nie będę się tutaj bawił. A nie ten, a nie Czech? Czech raczej. Czech. Czech. Jan Gruber. Bo nie ma Jan w niemieckim. Jajem Jan Gruber. Na przykład piłkarz Jan Tillman teraz. Tak? No, to może malowany jakiś, dzban. No, to może jest, no nie wiem. To już z Heleną Wanderczką w duecie. Wiesz, może nie być, ale czasem się, wiesz, no imienia Jessica też niby w polskim nie ma. To prawda. A są Jessiki. Easy Baranek. I to są Jessiki już pisane zarówno przez J, E, S i C, jak i przez G, tak wiesz, spruszczone już. Zanim taka chyba piłkarka Jessica Jaszek, którą się pisze przez G. Za niedługo będą dzieci nazywać Piela. Nie, no, nie spodziewałem się mu wszystko. Dziękuję bardzo. A graliśmy... Uznał to za miłe słowa o Wojtku. Graliśmy kiedyś w FMA z Michałem Kołkowskim i Pawłem, takim smolińskim. I nas, online, nie? I on miał takiego piłkarza Jiří Baranek w swoim składzie i zawsze jak Jiří Baranek strzelał gola, to on napuszczał malowany dzbanku. tracisz punkt, Kowal, a wyznacza Wojtek. Dobrze. No to jeden na jeden poproszę z Kumą Białki. Ła. To po niemiecku. Jak język hiszpański. Nie. Po niemiecku to... Pojedynek na piłkarzy z nazwiskiem na literę Y. Nazwiskiem. Nazwisko, tak? Mhm. O kurde. O kurde. Zaczyna Wojt Piela. Mario Jepes, bo taki piłkarz. Jawie Boach. Andrzej Jarmolenko. Można przez Y go pisać. No, no tak. Jiří Baranek. Długo nie pogramy. Sekund. I pierwsza utrata. Znacie kogoś? Ja tak. Mam jeszcze jednego. No. Pierwsza utrata. I 30 sekund. Ja też mam, tylko nie wiem, czy by mi uznał. Wojciech Jowalczyk. I potem mówisz na początku, że dzieci to oglądają i sam się tak zachowujesz, no. Powiedziałem Jowalczyk. No, to teraz już wszyscy dobrze słyszą, ale na początku niektórzy mogli słyszeć co innego. Co? To co? Co ty usłyszałeś? A, to przepraszam. Jakie to powiedziałeś na początku? Ja na początku powiedziałem Mario Jepes. 5 sekund. Coś mi świta, takie Dwight York, coś takiego. Tak. No właśnie. No to jak był Jaf Jeboa, no to jeszcze był Tony Jeboa, taki piłkarz. Anton. Anton. W Eintracht też, w Eintrachtie. Z Widzewem, 94. Kapitan. Grał chyba w Leeds czy w Crystal Palace, coś tak. No to właśnie o tego mi chodziło, że też, czy by uznał, nie? Może to drugi ten sam. No, ten sam nazwisko. No inny piłkarz. Nie? 20 sekund. Jaku, Białej! Ale Dwight York to chyba najsłynniejszy. No. A też mi nie wszedł do głowy tak od razu. Ktoś napisał do mnie. Dwight York? Ty, Wojtek prawda mi napisał. Ja to się napisałem chyba, że z durnią. Koniec czasu. Andrzej Juskowiak. Na ślizgu weszło. Nie, no totalnie. No trudna to waka. No chyba w Hiszpanii, Juste, tak? Coś no, pytanie, czy to jest nazwisko? No czy, ale... Wiesz, jak to, bo to jest nazwisko ma być. Moim zdaniem, jak już w przypadku piłkarza na literę Y, to już jakiegokolwiek się wymyśla z czymkolwiek. To... Iguain. No tak, Iguain, no. Racja. Kuba Racja. Białek minus 1, Wojciech Piela plus 2. Dobrze, bardzo mi przyjemnie. Zobaczmy klasyfikację. Piszcie na czacie, jak jakieś kojarzycie z chęcią...
się dowiem. Dopiero teraz zacząłem Wojtuś, jakie masz zdjęcie. No ja... ja jeszcze byłem, mi jeszcze wtedy o coś chodziło. Jeszcze wtedy był dziewicą. Mniej więcej. Jeszcze wtedy tak. Dobrze, że nie jest pokazana reszta ubioru, bo prawdopodobnie tam była komża. Dobra, no to Rybus. No, bo odgaduję sam, tak? Nie, no właśnie chcę dać szansę innym. Tam na dole jest, widzę, dopisane, tak? Tak. Litera K. Litera K. Litera S. Jan Mazurek jest fest. To ma związek z tym konkretnym meczem, czy po prostu mecz? Po prostu mecz. Wyobrażam sobie ten mecz. Nawet nie kojarzę, pewnie 0-0 było. Nie pamiętam. Bo... 1-1. Litera K. A to jest ten dzień, w którym... Litera S. Zmywałem się z tego kraju na chwilę. Musiał być niezłe widowisko, trzeba coś pewnie pod... Ale nie chodzi mi o ten mecz. Nie? Nie. Aha. Chodzi mi o funkcję, która spełnia... K. Strzałka, co... Ta grafika. Aha. A ten po lewej to co to za? Jan. Same Jany. Same Jany. Cztery Jany, cztery dzbany. Jan Kliment? Nie. Podpowiem. Były piłkarz Lecha Poznań. Jan Zapotoka? Tak jest! A co to ma wspólnego z tym? Zapotok. Jan. Z tą grafiką, co ma wspólnego? Zapowiedź. To K. A to nie wyglądało jak z zapowiedzi. Tylko jak? No to już z meczu, nie? Nie. No okej. Okay. Okej. Okay. Cieszę się, że zgadłem. Też się, że Kuba zgadł. Ale co zrobić z tym G tam ogólnie? Jaki G? Zapowiedzi. To usuwasz, bo my mówimy, kto bierze zapo. No tak. Widzisz, Kowal, no my nie piszemy tekstów na serwis. Czy ty piszesz jeden w tygodniu, ale to widzisz... piszesz w piątki tekst. Zapo, ale dalej to jest jeszcze, wiesz, tam. No, zapo. No i potem była strzałeczka. To K. Strzałeczka na K i to jest to K. No to pomyślałem. Paweł nas przechytrzył po prostu, on jest mądrzejszy. Tak uznajmy. Tak bardzo trudne to było, bardzo trudne. Wystarcza tak. Kuba. Dobra, to jeden na jeden z Jankiem. O. Proszę bardzo. To duża sprawa. Pojedynek na ryby słodkowodne. Nie. To Janek, to powinien być. To Janek, to rozgrobisz mnie. Nie, no nie może nie. To, że napisałem jakiś wiersz. Mam 7. Co masz 7? 7 ryb? Wpisanych ryb. Słodkowodnych? Tak. To niedużo. Ale jest więcej, jak rozumiem. No, no jest. Kto zaczyna? Będziemy weryfikować. Kto zaczyna? Kuba. Bo ma, nie, ale Kuba, no. Łosoś. Nie da się ukryć. Dobrze. Ja nie wiem, ale jest gdzieś rzeka Pstrągowa na pewno, więc zakładam, że w słodkiej wodzie Pstrągi też mogą. Dobrze. Jeszcze sprawdzę tego łososia. Tu mogłem pograć, ale bym was rozczaskał. Kowal, dla ciebie też jest. Tak, żeby jest pewny? Tak. Jest? Sprawdziłeś? War? No jest, łosoś jeziorny, a jezioro jest słodkie. Tak, tak. Bym się zastanawiał z tym. Ty powiedziałeś Pstrąga, tak? Tak. Dobra. Też, bo dużo rodzajów może być. Sum. Dobrze. No to... Okoń. Dobrze. Leszcz. Brawo. Już się sprawdzę. Kowal z encyklopedii. To jest mój war. Jest lepszy niż war. No to... W takim razie... Do takiego mędrca strugałeś na Facebooku. Bro, Trump. Ale Potokowca byś mnie nie uznał. Kogo? Potokowca. Nie wiem, co to jest. No to jest ta z Francji. No, z Francji. No to sprawdź, gdzie Potokowiec. No, ale, jak jest, no to sprawdź. Jak go Potokowiec widziałem, to... Larw. No to co z tego? Co? No to jest, tak?
No dobrze, no. No dobrze, no to, no to, to, to będziesz dyskutował. Kowal, Szczupak. Kowal jako warma wątpliwości. Brawo. No nie, no po odbicie to... Kowal powiedział Szczupak. Tak. Wiecie co? Ukleja. Jest, no. Brawo. Tak jest. Płotka, płoć. Brawo. Jazda. Jest ostro. Kiedyś zbawiłem. Ja też. Co? Płotkę. Mhm. A są super, jak się złapie takich ze 20 i... Nie lubię jeść ryb. Przygotuję sobie smażone na nie kolację. Nie lubię jeść ryb, bo jest dużo... I do tego dzbanek wody. Bo jest dużo pierdzielenia z ośćmi. Można się zabić. Trzeba tak jak w tym, jak w Hiszpanii. Łapać malutkie, w frytkownicę wszystko i się ze wszystkim wcina. Z ośćmi? No, że one tam się, to jakie tam osteczki są, to one się tam rozkładają wszystko w tej... Ja bym w ogóle nie jadł ryb. Wrzucasz całą rybę i ją mielisz? Nie, w całości. Wojtek, a dlaczego... Malutkie takie te... Ja bym mówisz do Kowala. To ci... No dobra. A dlaczego... Jak frytki robisz w oleju, wiesz? A dlaczego... Ryby, wiesz, okay. A dlaczego w kościele ryba nie jest uznawana za mięso? No bo to jest... Zwierzę, tak, symbol, tak? Ale węgorz. Mhm. Jest węgorz, no. Przecież Jezus, wiesz... Racja. Lin. Ryby tworzył. Ale ostry zawodnik jesteś. Dwóch zapalonych węgorzy. Jest przypowieść o tym, że do świętego Piotra mówi, wypłyń na jezioro. On był smutny, bo nie mógł nic złowić, a zaufał Jezusowi, wypłynął i w całej siatki. No nie wiem, płaszczka. Ale może nie być. Wątpię, że płaszczka. Ja też. Płaszczka mi się kojarzy z morzem. Mhm. Wpisz płaszczka słodkowodna. Ci wyjdzie, nie? Że jakaś mutacja. Oj! Płaszczka, ogólna nazwa chrzęstno-szkieletowych ryb morskich, z wyjątkiem słodkowodnej rodziny Pota Motrygonidae. Nie, serdecznie, to właśnie nie, no uznajemy, nie ma co. Bo ja nie wiem, czy tam... Płaszczka tak zwana rzeczna. Tak jest. To było coś tam, daj spokój. Dobra, kiełb. Kowal? Tak. Przez py czy przez by? By. Przez takie jak nazwisko? Jak Jacek. Tak. Stąd Jacek ma ksywę ryba. To wszystko... Ciekawostka. Wszystko się wyjaśni. To już mi teraz tylko morskie podchodzą. Nie wiem, Miruna była już, czy nie? Kto? Nie. Miruna. A dobrze? Co? Miruna? No to będzie morska. Morska. No ja chyba, wiesz, jak wciśniesz. To wyjątek. Może w drodze wyjątku wpłynęła do rzeki, no i... Właśnie, tu musisz jakieś kryterium przyjąć, bo to wiesz, możemy tak się do rana bawić. No zobacz, 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 czy jest. Ja się uda, że to jest morska. Miruna. Słodkowodna. Na pewno jest, 100% że jest. Żyje w słodkich wodach. Z wyjątkiem... Miruna to ryba oceaniczna. Czyli mam jeszcze jedną próbę. A to poważnie po dwa błędy mają? Tak. No to strzela. Dobra, no to już na ślizgu. No ta, taki wędkarz był w Alpach. Francuski. No. On patrzył tylko w tą, no, tą wodę. Nie, coś byś tam znalazł jeszcze. Orka. Delfin. Iwan. Delfin słodkowodny. W rzece. Nie, to już nie wiem. No. To mamry. To strzelaj, no. Strzelamy. Był karp, czy nie? Był. Był? Był? Nie było karp. Nie było karp. Nie było, bo jak karp. A karp jest słodkowodny? Tak. No, jak? No, w szkarp to w ogóle. Kurde, ja nie mówić karp. Pewnie, że tak. O, karp to wiesz, gdzie żyje. Po trzasku. W tych chaszczach, w szuwarach. Ja mówię, najpopularniejsza polska ryba może. Zawsze to się mówi, że karp to w mule, że jak to można jeść. No przecież masz hodowlane stawy, no to w czym? Skąd? No to może solo, ja. Solo. Zrobił hodowlane stawy. Weź tam soli, dasy. Soli galarta. Jak karpia w wannie przed świętami, to dawaj soli do tej wanny. Jest jeszcze kilka, ale mogą... Czy nie, no jedną... Dobra. To jest ryba morska, ale jest na tyle popularna, że liczę na cud. Dorsz. Dorsz słodkowodny. Jest jakaś rodzina. Tak,
w związku to skomplikowane. Paweł zapomniał. Jak czytał? Paweł zapomniał zrobić VAR. Ja się uczy czytać. Daj, Paweł ostatni raz. No? VAR. Paweł ostatni raz tak się zaczytał w pustyni w puszczę, jak miał pustą. Nazwa zwyczajowa dorsza atlantyckiego. Czyli słodko, czyli słonowodny. I jego podgatunków nominatywnego, żyjącego w Bałtyku, oraz dorsza kildyńskiego. No niestety. Dorsz kildyński, prawda? Może rzeka Kildynia na przykład. Nasz program bawił czy... Dorsz kildyński występuje skrajnie nielicznie jedynie w małym jeziorze Mogilnoje. Jest! Brawo, Kuba! Brawka uznana! Trochę war. Nie, no, typowy polski war trwa około 3 minut. Tak, ale jest, jest. Ale jest. Jest, jest. Ale jest. Dobrze, dobrze. To jak już lecimy tak, to niewykluczone, że gdzieś w jakimś małym jeziorze... Wielorem. Ale piękny ten opis, że występuje nielicznie w niewielkim jeziorze Mogilnoje, ale jest. Tuńczyk jest morski na pewno, ale dawaj. Tuńczyk słodkowodny. Próbujemy. Tuńczyk słodkowodny? Tak. To chyba tylko to w konserwie. W sosie własnym. Coś mi się wydaje. Chyba, że posolony. No nie, no gdzie? Gdzie taki tuńczyk mógłby? Nie, no chyba nie ma szans na to. No. Niestety nie ma. No to... Atlantyk, Pacyfik, Morze Śródziemne, Morze Północne, Morze Barentsa. No jeszcze był karaś. O, karaś, no. Jazgarz. Jazgarz, fajna ryba. Właśnie ryba słodkowodna, ale to nie jest ryba do wiesz. Kuba wygrał. Co jeszcze? Plus dwa Kuba, minus jeden Janek. Nie, sporo powiedzieć, nie, dużo tak już się wypraktyczyłem. A panga to jest słodko czy słono? Bo panga w takim gównie się pływa czasem. To zakładał, że może być w małych zbiornikach. To w śmierdzącej wodzie musi, to nie wiem. Wyznaczasz, Kuba. Wyznaczam, a mogę zobaczyć klasyfikację? Możesz. Wojtka chyba trzeba będzie tutaj przeatakować, więc dla Wojtka niech będzie kategoria... O, już miałeś Grubera? Chyba jeszcze nie miałeś ty. Nie wiem, nie wiem. Czyli Gruber. On trafił Grubera w rybusie, nie? Tak. Czyli dużo wiesz o Gruberze. Już wiesz, jak wygląda. W którym roku urodził się Jan Gruber? Jest to pytanie z niespodzianką za 4 punkty. I masz podpowiedzi. Im podpowiedzi więcej, tym mniej punktów, tak? Tak. No to poproszę podpowiedź pierwszą. Poczekaj, bo ja muszę sobie odpalić. Momento. War trwa. War przed warem. Dobra. To jest tak. W tym samym roku... Mhm. Co się wydarzyło? No? Edward Gierek spotkał się ze Stefanem Wyszyńskim. To już to za 3 punkty. A też tracę 3 wtedy? Jak się tak? Kurde. W tym samym roku spotkał się Gierek z Wyszyńskim. To już było tak... Gdzieś chyba... No, lata 70. na pewno. Chcesz cukierka? Wiadomo, gdzie do Gierka. Wybitne dzieło polskiej kinematografii ostatnio zaproponował pana Gierka. To trzeba docenić, tak, bardzo. Wyłączyłem po 15 minutach. Dlatego nie wiem teraz. Dobra, no poproszę jeszcze jedną podpowiedź. W Poznaniu Celina Sokołowska ustanowiła rekord Polski w biegu na 3000 metrów wynikiem 8,58. Zajebiste to podpowiedź. Zajebiste. Idealne podpowiedzi. Naprowadza. Ale już tylko minus 2 możesz mieć. Jeszcze jedna. Okej. Zostało otwarte Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Dobra. Dość. No powiem ci taka konkretna podpowiedź. Mogę ci jedno za darmo dać nawet. Jak? A, bo to jakby... Strzeli. Moim zdaniem to jest rok 1976. Który? 1976. 1979. Blisko. To potem obserwatorium można było łatwo.
Po tej Sokołowskiej. Nie ugram, że ale najbardziej zaraz. Mi ten Wyszyński zostałem, że ten, ale no tak, bo to już było po wyborze, tak jak to się okazuje, papierze. Ale minus jeden ma tylko, widzisz. Tak. Wyznacza kto? Kuba? Ja. Dam dla Kowala. Ciekawostki. Co to są ciekawostki? Tak. 90 minut. Drużyna Kacpra Łopaty w barażach o Premier League. Jaka to drużyna? Szkoda, że zamazałeś. No, teraz trochę już się lepiej przygotował. Nie, tam jest... Nie no, to tylko mi się tak wydaje, że tam... Tam na górze to jest jakiś kod kreskowy, Kowal. To na 1 maja, wiesz? Nie, Kowal, mogę ci nawet powiedzieć. Tegoroczne baraże. A. Chuj, właśnie nie wiedział, kto tam był na barażach. O Premier League. Mogę podpowiedzieć też tak. Fulham wszedł, to tam mogło być. Łopata znalazł się poza kadrą meczową na to spotkanie. No właśnie. 20-letni obrońca nie zagrał w tym sezonie w barwach w żadnym spotkaniu Championship. Mhm. Łopata w trakcie sezonu był również wypożyczony do piątoligowego angielskiego Southend United. No to wyżej kiedyś grali. Wojtek, ty wiesz jako ekspert? Nie. Znaczy wiem, kto gra w barażach. To jest już dużo zawęża, ale... Ale nie wiem, która to jest drużyna. To jest drużyna Kacpra Łopaty. Powinniś tak zmienić. Kacper Łopata z Team i FC. Ale mamy kolejny wątek budowlany. Tak. Cały quiz z jednej konwencji. Dobra, nie będę tu kombinował. Czekaj. No. Czy ja wczoraj widziałem, albo przedwczoraj, jakiś mecz barażowy, jakiś półfinał w Anglii? I oni, tylko nie wiem, czy oni na zapleczu ekstraklasy, czy oni niżej. Dobra, Luton. Nie. Sheffield United. A Luton dobrze w tej lidze niższej, czy jak? No Luton, oni grali z Huddersfield wczoraj, tak jak nagrywamy w sobotę, no to 1-1 pierwszy raz zremisowali, także. Ale to jest o Premier League, tak. No, no to właśnie mówiliśmy. Luton to mi się zawsze kojarzy jako taka miejscowość pod Londynem. Z lotniskiem? Tak. No, z lotniskiem. Nie z lutownicą się kojarzy, też tak budowlanie. No dobra. No i do Anglii ludzie latają na to lotnisko do pracy na budowach. Tak. Wszystko się zgadza. Jest cały czas ten klimat, tylko te ryby coś tutaj zaburzają, ale powiedzmy, że budujemy staw akwen wodny. Dom na piasku. Teraz dla Janka damy... Są jeszcze te ciekawostki? Mhm. Nie ma. Nie ma? To mądrość. Mądrość. Zaczęła się przerwa. Piłkarze mają teraz 15 minut na przemyślenie wszystkiego. Właściwie to, jeśli policzyć, że 2 minuty idą z boiska do szatni i 2 minuty z szatni na boisko, to trzeba odjąć 4 minuty, a więc mają tylko 11 minut na myślenie. Kto to obliczył? Jacek Jońca, Tomasz Jasina, Jacek Banasikowski, Elon Musk. Myślę, że nie Elon Musk i nie Banasikowski, więc albo Jońca, albo Tomasz Jasina. Tomasz Jasina, odpowiedź B. Też tak muszę. A ja w Górniku Zabrze u Nawałki zbiegali, no to mieli więcej. To tam mieli 12. Tak. Jak mówisz? Tomasz Jasina, odpowiedź B. Jest to odpowiedź błędna. Jest to Jacek Jońca. Nie. Ale ładnie policzył. Chociaż tyle. Wyznacza Jakub Białek. Dla Wojtka musimy rozmawiać o Janie Mazurku. Jakiego Wojtka? Pieli. Tłumaczyłem, deliberowałem, prosiłem, szeptałem. Naprawdę. To bydle najgorsze, nie ma sensu tego aplikować. Tak mówiłem. Po jakiego Mojżesza mi 40 tabletek tego syfu. Jakiego leku nienawidzi Janek. Ale trzeba powiedzieć sobie, Frej, że to chyba nie jest mój komentarz. Jak to nie? No jak nie? No co? Nie wiem, że takie bo jest wam oku choroby, nie? Może chory byłeś. 40 stopni gorączki, 40 tabletek tego syfu nałykałeś. Nie wiedziałeś, co się dzieje dookoła. Wiem, tak, jak pisałem maturę, to miałem monoklozy, pamiętam, no. Tak, tak. Ibupromu, pyralginy, etopiryny, apap. Dobra, ibuprom. Powiedz A. Janek? Nie wiem, nie pamiętam. Bo tak. Pyralginy. Pyralginy? No. Pyralgina to bydle. Tłumaczyłem, deliberowałem, prosiłem, szybko. Ale co, komu tłumaczyłeś? Jak to, pamiętasz jakiś kontekst? Co tłumaczyłeś? Bratu. Bratu, no tak, o bratu, bo on poszedł do apteki mi to kupić, tą pyralginę. Trzy opakowania do.
Nawet tutaj poetycko, zobacz. I tak właśnie wygląda mój piątek. Patrzyłem na posty Jana Mazurka w przyszłości. Wyznacza Kuba. Jakie jeszcze mam kategorie? Jan, mądrości, rybusy, jeden na jeden. Dla Kowala, Jan. Miłe słowa o Kowalu. A, to najpierw miłe słowa o Kowalu. Miłe słowa o Kowalu. To chcesz podpuścić, skazować, tak? Wojtek to dobry kumpel. Prawda. Ja to powinien być brała. Jak ci się zrobiło, ten? No, co robisz z piątku? I teraz Wojtek, dobry kumpel, Jan Mazurek. Aha, kolejny co? U porządku i Mazurków. Robert Mazurek, ksiądz Jan Mazurek, Jan Mazurek, Bata Mazurek, chleb. Ty, no ciężkie. Coś niesamowitego. Janek, a ty siebie rozpoznałeś? Tak. Na pewniaka, tak. U porządku. Tata, mama, no, wszyscy są. No dobra, ojciec chrzestny. Chleb, no to chyba widać, gdzie jest chleb, nie? Mi się wydaje, że to jest to po lewej w dolnym rogu, nie? To jest ostateczna twoja? Tak. Tak jest! To jest chleb. W okularach, to, to widać, no to będzie Beata Mazurek. Okej. A to lewe górne, to przepraszam, są nozdrza czy brwi? To tobie ciekawi bardzo. Na serio pytam. Brwi. Brwi, dobra. Brwi typu nastraszonego. Czyli został ci Robert Mazurek, Jan Mazurek i to, ksiądz Jan Mazurek. To na dole to wygląda jak jakieś nozdrze, jakieś ten, zwierzęcia, krowy, kuźwa. Ale spójrz tam po prawej stronie na kolor włosów. Tego obrazka na dole. Ja myślałem, że ktoś się pomyli i pomyli się chleb właśnie z tym prepiątem. To jest moje marzenie tego programu. Bo już kiedyś dawałem te chleby zamiast dobra, czoła. Najpierw tak. Bo chleb jest trochę podobny do czoła. U góry pierwszy z prawej Robert Mazurek. Pierwszy z prawej? Tak. Ale mojej prawej czy twojej prawej? No, przy KFC znaczku. Źle. Źle. To jest ksiądz. To jest ksiądz Jan Mazurek. Robert Mazurek jest z lewej, a Jan Mazurek jest obok chleba. No żartujesz, to o to? Tak. Ja, to myślałem, że jest Jan Mazurek. Aaaa, nie! Ja wiem, że nie tak łatwo. Ten na dole to jak Pep Guardiola wygląda. Chleb. Jak chleb trochę. Tak? Ale przyznajcie, że bochen chleba jest podobny do czoła. W przypadku nim zbliżeniu. Tak jest. Tak. A wiesz czemu podobny jak Pep Guardiola? Bo na chleb właśnie Pep. Tak. Wszystko jest zgodne. Szalona chówreska. Zobaczcie. Jedziemy dalej. To jest prawda. Kto odpowiadał teraz? Kowal odpowiadał. Tak. To dla Janka damy. To co jest jeszcze? Nie mądrości są? Są. To dajmy. Lars trochę się zmienia, jeszcze nie tak dużo, ale jeszcze troszkę więcej. Kto tak scharakteryzował Larsa Rikeda? Podpowiedź piłkarz. W sensie, że grający piłkarz, czy grający kiedyś? Piłkarz. Piłkarz. Nie wystarczy ci ta podpowiedź? Nie. Już na pewno wiesz, że to nie będzie Jacek Banasikowski. Tomasz Hajto. Nie. Eusebiusz Smolarek. Też mógł być. To oni grali już razem w Brusnie. Tak. Chyba przez chwilę. Znaczysz? Rybus. Galanonim? Nie. Jan Kliment? Tak jest! O. Papież Jan. Klient mi się skojarzyło z Kliment. No to szeroko pojedę do skojarzenia. No dobrze. Fajnie, że tobie się tak skojarzyło i wystarczy. No i Wojtkowi jeszcze. Zobacz mam klasyfikację. No dużo czasu spędzacie razem czasami tak, wieczorami i tak, głupoty mam. Dawno już nie byliśmy z Wojtkiem. No ale. Musimy nadrobić. Musisz pomalować najpierw ściany, tak? Bo nabrudziłeś mieszkanie. Nie! Nie nabrudziłem. Winny się tłumaczy. Winny się... Tak? A jakie mamy kategorie? Winny się tłumaczy? Widziałem, co robiłeś. Jakie mamy kategorie? W tym sklepie, że kradłeś ja mogę... elektronikę. Mogę pytać, czy...
Chcesz? Jakie są te? Krad elektronikę! Serio, kradłeś? Proszę bardzo, jakie są kategorie? Ale kradłeś? Ja nie jestem winny, więc się nie będę tłumaczył. Jakie są kategorie? Jeszcze mądrości? No. Jeden na jeden? O. I to wszystko? A. Miłe słowa. I miłe słowa o Kowalu. To miłe słowa o Kowalu, poproszę. Super, to miałem lekko. Dziękujemy. Kowal robi smaczny bigos. Wow. I zobaczmy jeszcze raz klasyfikację. No z Kubą graj, jeden na jeden. Tak, z Kubą jeden na jeden. Mogę wam obiecać? Pojedynek na grzyby. Przegram, to przegram. Aj, Kowal, nie trafiasz. A z myślą o tobie. Przegram. Dobra. Nie, to powiedziałeś właśnie, o to chodzi, nie doszedłem, bo może ten, ale... Kto zaczyna? Powiedziałem, bo jak były ryby, to mówię, powiedzmy. Ja czy ryby. Kuba? Ty. No, Borowik Szlachetny. A musimy takie pełne nazwy? Nie. Muchomor. To było racjonalne, kurwa. Kania. Kamil Kania. Kanie. Rachonie. Ryc. Kuba. Pieczarka. Których jak wiadomo nie ma, bo... Maślak. Wszystkie... Koniarek. Tak. Zrobił to, co za rekordnik. Koniarek zrobiłem, tak. Co powiedziałeś? Maślak? Maślak. Nie, jestem bardzo w grzybach. Raz w życiu byłem. Złe grzyby. Ten. Jeszcze... Kurde, zgubiłeś się? Nie, wziąłem taki ten. Wziąłem. Boczniak. Purchawka. A nie, dobre. Bo wziąłem tutaj ciastko jedno. I ma taki posmak domestosu. Może ktoś ci żart zrobił, Paweł. Dobre, już trudno, zjadłem, ale... A to ty jadłeś domestos kiedyś, ty wiesz? Kurka. Kurde, no właśnie chciałem powiedzieć, bo wiesz, nic jest dobry. Pierwszy jadalny. Tak. Nie dodawajcie domestosu do ciastek. No. Pleśń, to mi uznasz? To Kowasz, przyspiega pleśń. To nie jest jakiś rodzaj grzyba? Na serze żółtym, znaczy na serze francuskim też masz. No tak, no, ale wiesz, jest pleśń tak zwana. Dobra, nie. Ty, no zaraz powiesz mi, że... Dobra, nie, dobra. Że u Pawła na suficie wywalił, na ścianie, no. No grzyb, na pewno. Dobra, ja się nie chcę... tak mówić. Byliście u mnie i no zawsze mam porządek. Dobra, ja się nie chcę... Sztuka, ja wiem, mieszkam. Ja się nie chcę kłócić, ja tak strzeliłem, żeby troszeczkę, jak to się mówi, zabić czas. Nie zabijaj czasu. Prawdziwy. O, kurde. Jesteś prawdziwy. Dziwek, no. Jest taki jeszcze jeden, tylko nie mogę sprzedać nazwy. Na przykład powiedziałem muchomor, mogę powiedzieć jeszcze jakiś rodzaj muchomora? Nie. Szkoda. No nie, bo tak to i z borowikami można byłoby walnąć z 3-4. Rację. No teraz już jest tyle, że... 10 sekund. Grzyby halucynogenne. No i pięknie. Niewątpliwie są to grzyby. No niewątpliwie, tak. Stary grzyb. Rafał grzyb. Grzyb z tej, ja jestem starym grzybem. Co mówiłeś, Paczul?
Odjadam nagrodę. Mhm. I właśnie widzę. No nie jadą dzisiaj nic jeszcze, no. Wy macie żony. No. Po co się tłumaczysz? No bo potem będzie, że ja obżartą jestem. No jesteś. No gdzie? Z domestosem ciastka wcinasz. A teraz są dobre rzeczy. Dobra, nie wiem, no. Poddaję się. Kuba plus 2, Wojtek Pila minus 1. Co tam jeszcze było? Kowal, dawaj. No co, najprostsze rzeczy nie powiedzieli. Kozak. To była Kania? No. Kania była. Rachoń. No wiesz, kozaka nie powiedzieli, podgrzybka nie powiedzieli. O, no. Z najprostszych rzeczy to jest, co się najbardziej zbiera. Jeszcze, może no tam wiesz, płachetka, kołpa, kowata. A to tego już mogliśmy nie powiedzieć. Tego to mogliśmy. Ale ten kozak i podgrzybek jeszcze... To mogliśmy. To... Szatan tak zwany. O, tak. To ja właśnie jego szukałem. Oszust. Ja go szukałem, tak, bo wiedziałem, że jest podobny, drugi jeszcze trujący. Taki znaczy on nie jest trujący, on jest jak go, on jest podobny do... Tak, do podgrzybków bardziej, tak, i, czy do prawdziwka, ale jest, no podgrzybka bardziej według mnie, a ma ten, jak go wrzucisz do gara, nie otruje się nim, ale ci spieprzy cały sos, będziesz miał gorzki. A, jest gorzki. A jaki jest drugi trujący? No nie no, tam mutrujących to masz, wiesz, tych rodzajów muchomorów i tak jeszcze inne nazwy. Nazw mutrujących nie znam, bo nie zbieram. A można zginąć jedząc grzyby? To znaczy, zbierając też możesz zginąć. Idziemy dalej. Nadzieję się gdzieś na kij w oko wpadnie ci i dwie przebijesz. A jakbym powiedział psiaka, to byś mi uznał? Nie wiem, co to jest, kowal się. Psiak. Psiaki kowal. To tak się nazywa na te wszystkie takie małe grzybki. Małe grzybki. Takie kwasty. Niezbieralne, no. Chociaż niektóre są, wiesz, można je zbierać i tam robić. Wyznacza? Ja wyznaczam. Czyli mamy jeszcze co? Mądrości? Olszówki. Koniec? Koniec? Tak właśnie. To pokażmy klasyfikację. A jakieś miłe słowa o Kowalu już nie ma? Nagrodę, że przegrał? Paweł, poczęstujecie, nie przejmuj się. Ty zobacz, ten wrócił ze Stanów i wygrał, a ja wróciłem z tego. Jakub Jak wygrywa nagrodę. No i tutaj będzie miał dietę zachowaną. Nagroda. Tutaj masz, proszę, tutaj takie ten. Tu sosiki, wszystko jest. Takie ten. Kubełek, to. Młodszy brat wiadra. To jest do ciebie na głowę. Eksponuję trofeum. Trochę ci obiem. Obiec. Podzielę się z tobą bardzo chętnie. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną. Bardzo by było miło, że mogłem was gościć. Nie, no żartuję. Nie lubię was w ogóle. Poza Kowalem oczywiście. Moim przyjacielem. Miłe słowa dla Kowala były dzisiaj? Już, było. Bardzo, tak? Bardzo miło. Partnerem tego odcinka, jak każdego innego, było KFC. Tak jest, Wojtek doskonale pokazuje. My teraz idziemy jeść, a wy idziecie teraz zostawić nam łapkę w górę i subskrypcję, bo tego pragnę. Bardziej niż Wojtka Piele u mnie w domu. Wojciech Kowalczyk, nago. Wojtek Piele, Jakub Białek, Jan Mazurek. Dziękuję bardzo. Wędkarz tak zwany. Tak jest. I ja, Grzegorz Jugosłowianin. Do zobaczenia. Niedługo. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.